Siemano, z tej strony Zakon Świtłuk, a dziś przedstawiam poradnik dotyczący edytora do gry Spellforce Platinum Edition. Pierwszą sprawą, jaką musimy zrobić, to wejść na przeglądarkę Google Chrome. Także wchodzimy na przeglądarkę. Nie musi być przeglądarka Google Chrome, ale w moim przypadku to tak. Wchodzimy teraz na stronę Nexus Mod. Logujemy się, ewentualnie rejestrujemy się, jeśli posiadamy konta. Wchodzimy, wpisujemy Spellforce Edition. Wchodzimy w Files. Pobieramy. Wolne pobieranie. I zapatrujemy się w program WinRAR, żeby móc rozpakować pliki. Także przechodzimy do tego. I wypakujemy pliki gdziekolwiek chcecie. W moim przypadku to będzie pulpit. Tu sobie już przygotowałem nasz plik. Folder na czasie. I teraz wchodzimy, odpalamy edytora. Teraz tutaj musimy wejść na, ten link. Wchodzimy w dwukropek. Wchodzimy w code i do unzip. Tutaj się nam pobiera. Otwieramy i wypakujemy także na pulpicie. W tym samym folderze. Znaczy no, tam gdzie chcecie. Dobra, zamykamy to, tak to, tutaj zamykamy, otwieramy ten plik. W binie mamy najnowszą wersję. Możemy wypakować sobie, gdzie tam chcecie znowu. Ja sobie w binie wypakuję, żeby było łatwiej do nagrywania. I wchodzimy. Mamy najnowszą wersję edytora. Także musimy teraz połączyć edytor ze Spellforce'em. Także wchodzimy na Specific Games Director. W moim przypadku to będzie ten komputer, dysk D, Steam, Steam App, Common i Spellforce Platinum Edition. Do głównego. Teraz się powinien zmienić to na Specificate. Także mam połączonego edytora ze Spellforce'em. Czy możemy wejść na edytor. Stworzymy jakąś mapę. Creative Map. Możemy sobie wejść małą, średnią lub dużą. Generujemy. Możemy także sami sobie stworzyć własną mapę. Ja tworzę taką, jaką nam edytor tutaj utworzy i mamy taką tutaj mapę, wysepkę. Teraz wchodzimy w Textures. Powiedzmy, że zamierzamy ją na zielony kolor trawiasty, tutaj teren, żeby nasze postacie i inne tam obiekty nie po prostu były, nie było z nimi problemu. Teraz, żeby nasze jednostki czy tam inne jakieś postacie nie wchodziły tutaj na krawędź mapy, także szukamy tutaj Block Movements. Mi się wydaje, że to będzie to chyba. Tak jest. Mamy Block Movements, także możemy tutaj sobie krawędzie naszej wysepki pomazać. Tak, żeby właśnie tutaj nasze jednostki i inne obiekty nie wychodziły poza mapę. Bo tu będzie źle wyglądało, nienaturalnie można tak powiedzieć. On tutaj nawet trochę edytor uciechał. A to nam nie przeszkadza. Najważniejsze, żeby ta mapa działała nam przede wszystkim. No i tam możemy też dekorować mapę, ustawiać obiekty różne i tak dalej. Zachodzimy w NTS. Dajemy tutaj portal. Powiedzmy, że damy go w tym punkcie. I ustawiamy jego wartość na 1282 i powinno być to port do powrotu. Tak jest. Gdybyśmy wpisali jakąś inną wartość, na przykład 1284, to będzie do wiecznej jamy chyba. I wtedy nam po prostu nasza postać po przejściu przez portal przejdzie do mapy z kompanii. A tego nie chcemy. Teraz możemy postawić tutaj gdzieś Menhir. Powiedzmy, że gdzieś bliżej portalu postawimy. W tym punkcie będą się nasze bohaterowie pojawiać, bo to mapa do kołpa. Teraz na przykład tutaj gdzieś monumenty dla bohaterów. Tutaj możemy postawić jakiekolwiek inne monumenty. Stawiać te... no jakiekolwiek obiekty. Tutaj na terenie możemy obczaić wszystko. Też możemy zobaczyć, czy to jest na pewno blokada. Tutaj mam w teren flag pokazane. Czy tutaj jednostki nie będą mogły przechodzić. Także dobra sprawa. Wchodzimy w NTS i na przykład teraz damy sobie jakichś przeciwników. Powiedzmy na przykład, gdzie goblinki.
No, jakiś Glizgo na przykład, tutaj jakieś słabe jednostki. I też możemy zrobić obóz wroga. W tym momencie przechodzimy tutaj na Entity Comp. I na przykład tutaj mamy wszystkie obozy. Na przykład tutaj będą się trolić trolle na poziomie 3, 4 i 5. Tu jest wartość, którą musimy wpisać, to jest 10. Także tutaj wpisujemy 10. To będzie portal, znaczy nie portal, tylko to będzie się tworzyło trolle. Wchodzimy teraz buildings i wchodzimy tutaj teraz na gdzie są trolle? Tu nie widzę cosik. Buildings jest raz trolle, to dla dobrych. A to może damy orków. Nie widzę troli. A jest tutaj uruk. I tutaj dajemy budynki, raz powiedzmy, tutaj damy też inne. I tu będą się tworzyć jednostki wroga. Teraz tak, najważniejszą rzeczą, żeby ta mapa w ogóle tam zadziałała, musimy wejść w main data. Dać message teams compositor. Dodajemy tutaj wszystkie tutaj te. I wpisujemy wartość 1054, humans 1. 1055, humans 2 i 1056, humans 3. I teraz będą się pojawiać nasi bohaterowie. A, jeszcze możemy tutaj sobie dać tak, żeby nasza mapa wyglądała, a ewentualnie jakiś inny obrazek. Ale zostawimy tak. No i teraz przechodzimy na save map. Najpierw sobie zapisać od razu do Spellforce'a. Także wchodzimy na, wiadomo, Teams, Team App, Common. Belfort Platinum Edition, map, tu mamy mapy, Lafy Games, zapisujemy jak chcemy, ja wybierzę jedynkę, zapisujemy, wychodzimy, tak, potwierdzamy, zapisujemy, wyłączamy edytor i odpalamy Spellforce'a. Dobra, przechodzimy na tryb gry swobodnej, wybieramy naszą postać, gra jednoosobowa i tutaj mamy naszą mapę. Powinna działać, także damy więcej wrogów. No i mam tutaj dopasowane nasze menhiry do trzech postaci. Odpalamy, mapa działa. Widzicie, menhiry są. Mamy sobie obóz wroga, urokowie, goblinki przy portalu, powrót do powrotu, portal do powrotu. Możemy sobie na przykład wziąć tutaj naszych bohaterów. W naszej postaci tutaj mam maksymalną postać na poziomie 50, także wrogowie nie będą dla nas żadnych trudności sprawiać. Także tutaj mamy nasze obozy, tutaj mamy wrogów, także mapa działa, także powodzenia w tworzeniu nowych map do gry Spellforce Platinum Edition. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i cześć!